Zachariasz był synem Polichroniusza z Kalambrii. Był Grekiem, ale urodzonym we Włoszech. Nie znamy szczegółów jego lat młodzieńczych. Możliwe, że współpracował ze świętym Grzegorzem III i był diakonem, którego podpis figuruje na synodzie rzymskim w roku 732. 3 grudnia 741 roku został wybrany na stolicę Piotrową. Wybór Zachariasza na papieża nie wymaga już cesarskiego zatwierdzenia, niemniej jednak Zachariasz natychmiast po wyborze wysłał legatów do cesarza Konstantyna V, zawiadamiając go o wstąpieniu na tron świętego Piotra i prosząc o przywrócenie kultu obrazów. Zachariasz był ostatnim z papieży tzw. wschodnich, który zwrócił się do cesarza o zatwierdzenie swojego wyboru. Łagodnością i życzliwością zjednał sobie lud Italii, cesarza i sąsiadów. Utrzymywał dobre stosunki z Konstantynopolem, zawarł pokój z Longobardami, odzyskując część ziem i jeńców. Kiedy zaprzyjaźniony król Aratchis utracił tron, papież przyjął go do siebie. Zawarł sojusz z Frankami oraz udzielił poparcia Pepinowi Małemu. Zachariasz odrestaurował i upiększył wiele kościołów. Przeniósł swoją siedzibę z Palatynu do Lateranu i powiększył tamtejszy pałac. Zmarł w opinii świętości w Rzymie po 11 latach pontyfikatu 15 marca 752 roku. Został pochowany w bazylice świętego Piotra. Wszedł do literatury chrześcijańskiej jako tłumacz na język grecki łacińskich dialogów świętego Grzegorza Wielkiego. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty wybrałeś świętego Zachariasza, aby przewodził całemu Kościołowi oraz budował go słowem i przykładem. Za jego wstawiennictwem strzeż i kieruj na drogę zbawienia wiecznego pasterzy Kościoła razem z ludem im powierzonym. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Is there